Taki dresik z moimi obcasami. Podoba ci się ten dresik? Tak. Co tu jest napisane? Angel. Angel. Taki z ciebie aniołek? Tak. Jasne. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Jest środek zimy, jak widać. Ja siedzę w letniej sukience, dlatego że dostałam nowe zamówienie z Shein. I postanowiłam sobie zamówić jedną właśnie letnią sukienkę, dlatego że w Shein zwykle bywa tak, że jak zaczyna być piękna pogoda, to wszystkie letnie sukienki zaczynają być wyprzedane, szczególnie te takie fajniejsze. I zauważyłam, że właśnie ta sukienka była w sprzedaży i postanowiłam sobie zamówić. Jest przepiękna, zresztą jak widziałyście na tym filmiku poprzednim, jest przepiękna. Wiem, że na pewno będę ją dużo w lecie nosić, bardzo się cieszę, że ją zamówiłam. I chyba w zeszłym roku próbowałam kilka sukienek takich zamówić, ale one były wyprzedane. Także ta jest przepiękna, ma gołe plecy. Zresztą widziałyście na filmie. Zamówiłam kilka rzeczy. Zamówiłam ten dresik dla Ariany, który zresztą Wam chyba na końcu albo już teraz widziałyście. Tutaj mam również tak, sukienki. Tym razem skupiłam się na sukienkach, dlatego że chciałam zrobić sobie jakiś update i chciałam sukienki w innym kolorze niż czarny, dlatego że ostatnio policzyłam, że mam chyba 26 sukienek czarnych i spódnic i postanowiłam zamówić sobie coś innego. Zamówiłam tą sukienkę, którą no niestety będę oddawać, dlatego że ogólnie materiał jest super mięciutki, jest fajna na zimę, bo jest taka bardzo milusia i taka cieplejsza właściwie. I ma taki criss-cross tutaj na piersiach. Widziałyście również na filmiku, ale ja mam podobną sukienkę od nich właśnie czarną, która też ma coś takiego, jest bardzo podobna tutaj. I ta sukienka jest przepiękna. Niestety, słuchajcie, ja mam mały biust, ale ta sukienka bardzo mało przykrywa. Może dla młodych dziewczyn będzie super, wygląda świetnie, pupa w niej wygląda świetnie. Nie jest taka super, jest krótka, ale nie jest taka super krótka. Gdyby nie to, że tutaj za dużo nie przykrywa, to na pewno bym ją sobie zostawiła, ale niestety idzie w odstawkę. Kolejna sukienka, która jest przepiękna, ale zamówię sobie w rozmiarze M. To są wszystko S-ki chyba, te sukienki, które zamówiłam. Chciałam sukienkę, uwielbiam animal print. Ta sukienka ma takie rękawy, tutaj takie, jak to się mówi, takie, no nie wiem, tutaj ma taki ściągacz. Jest przepiękna, zamykana z tyłu, zapinana na zamek. Jest bardzo fajny, przyjemny materiał. Niestety, ona nie jest rozciągliwa. Ja mam zawsze ten problem, że ja jestem ogólnie szczupła, ale jestem wysoka, więc ja ogólnie na przykład też kości mam jakieś takie grubsze, mam długie, jestem tutaj szeroka na przykład w ramionach, mam długie ręce, ramiona i zawsze właśnie mam ten problem. Więc ona jest tutaj taka jakby odcięta i tutaj w klatce piersiowej, jak zrobię tak, to mnie tutaj uwiera, nie rozciąga się, prawda? I tak samo gdzieś tutaj czuję w ramionach. Ogólnie na długość, no jest taka ok. Ale powiem Wam szczerze, że zamówię sobie, na pewno jest przepiękna sukienka, bardzo mi się podoba, ale zamówię sobie M-kę, dlatego żeby właśnie była dla mnie wygodniejsza, ale jest przepiękna, jeśli chodzi o materiał, o jakość, super, bardzo polecam.
Dobra, lecimy z następną sukienką. Ta sukienka jest też przepiękna na jakieś wyjścia, imprezy, jak będą takie, jak doczekamy tego. Sukienka jest dłuższa, jest taka do połowy łydki, jest przepiękna. Wygląda tak na ramionczkach. Ramionczka nie są regulowane, są wszędzie moje włosy w ogóle. I to jest eska też. Wygląda z tyłu tak, też jest przepiękna, bardzo taka classy. Kolor jest też przepiękny, bardzo mi się podoba. Kolejną sukienkę też chciałam, lubię pomarańczowy kolor. I powiem Wam tak, ta sukienka też bardzo ładnie wygląda, to też jest eska. Tutaj z boku jest zapinana na zamek. Nie jest prześwitująca, dlatego że ma taką podwójną, właściwie ma podszewkę. Ona jest na jedno ramię, tak. Kolor ma bardzo, bardzo fajny. Jest też do połowy łydki, jest dosyć długa. Ta niestety nie jest za bardzo rozciągliwa, troszeczkę jest rozciągliwa, ale nie za bardzo, dlatego że ona ma te zszycia też tutaj. Ale eska akurat na mnie pasuje, także też jestem zadowolona z tej sukienki na jakieś wyjścia, jak już będzie można wychodzić. No i oczywiście ta sukienka, to już Wam pokazywałam, ale teraz chciałam Wam pokazać tak, body, które zamówiłam. Miałam wcześniej body chyba z Chiquelle, które bardzo, bardzo lubiłam, na ramionczkach białe, które nosiłam po prostu w lecie. I to jest takie tak prążkowane, zwykłe body. Body zamówiłam M-kę, dlatego że te wszystkie body też, przez to, że jestem wysoka i mam dosyć długi tułów tutaj, górną część ciała, to zawsze te S-ki są na mnie takie troszeczkę jakby tutaj przymałe, przykrótkie. Także to jest... A nie, to jest S-ka też, przepraszam. Myślałam, że M-kę zamówiłam, nie wiem dlaczego, bo tamte chyba body, co kiedyś wcześniej zamawiałam, były M-ki. Także to jest S-ka i jest taka akurat, jest dosyć duża S-ka, muszę Wam powiedzieć, bo chyba, że ktoś ma duży biust, prawda? Wygląda tak. Super, polecam. No i ostatnio zamówiłam właściwie bluzę, nie wiedziałam co zamówić. Ariance zamówiłam dresik, jak mówiłam, że będę zawsze coś dla niej teraz zamawiać, a dlatego, że mam taką współpracę po prostu z nimi cały czas, także dlatego Wam te rzeczy cały czas pokazuję. No i właśnie taka bluza zwykła, słuchajcie, nawet jak na siłownię, jak siłownię otworzą, zarzucić na siebie czy tam latem. Także to jest wszystko. Dzisiaj taki inny filmik, postanowiłam coś innego zrobić. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie o tych rzeczach. Oczywiście kod zniżkowy na dole. Sprawdźcie sobie linki. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.